Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku w telegraficznym skrócie przedstawimy ciekawe rozwiązanie grzewcze, jakim jest pompa ciepła. Serdecznie zapraszamy. Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię cieplną z otoczenia budynku, z powietrza, z gruntu, z wody w niektórych przypadkach. Następnie przy udziale prądu przekształca ją w energię cieplną potrzebną do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mechanizm działa analogicznie do mechanizmu działania lodówki, z tym, że lodówka usuwa ciepło z wewnątrz, przekazując je na zewnątrz, a pompa usuwa ciepło z zewnątrz, przekazując je do wnętrza budynku. W poprzednim kadrze widzieli Państwo jednostki wewnętrzne instalowane w Waszych domach. To jest jednostka zewnętrzna sola, którą instaluje się na zewnątrz budynku. Jak wspomnieliśmy, ona odbiera to ciepło z otoczenia, a dzięki termodynamicznym właściwościom czynnika chłodniczego i pracy sprężarki to ciepło niedługo będzie ogrzewać Wasze domy, o ile się zdecydujecie, bo podobno 2/3 wydatków związanych z utrzymaniem domu to wydatki na ogrzewanie. Jak te koszty obniżyć? No, wydaje się, że pompa ciepła, zwłaszcza w duecie z fotowoltaiką, to jest najbardziej sprzyjające obecnie w eksploatacji rozwiązanie dla portfela. No i łączy ekologię i ekonomię w jedno.